dzisiaj w naszej gminie obchodzimy jubileusz pożycia małżeńskiego. I tak 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzi 26 par, 60-lecia 6 par, a 65-lecia 4 pary. Ze względu na stan zdrowia nie wszystkie osoby mogły przybyć na uroczystość. Niemniej jednak witamy wszystkich serdecznie. Gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest burmistrz Chełmka pan Andrzej Saturnus. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku pana Marka Palkę. Witam wszystkich przybyłych gości. Właśnie minęło pół wieku, a dla nielicznych jeszcze więcej od chwili, kiedy połączył was los. Kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie sakramentalne tak i założyliście na palce swoich dłoni obrączki. Te wspólne przeżyte lata to symbol wierności i miłości. To dowód wzajemnego szacunku i wzór. Piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Dostojni jubilaci, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny uczestniczyć z wami w tym pięknym jubileuszu. Staramy się, żeby ta impreza miała taką obudowę, która dostarcza łezki wzruszenia. Myślę, że doświadczyliście państwo tego. Chodziło też o to, żeby przenieść się wspomnieniami wasze młode życie. Najlepszym dowodem na to, że przeszliście pięknie przez życie, to jest to, że dzisiaj jesteście razem. Popatrzcie, jak niewielu doświadcza tego. Przeżyć ze sobą 50, 60, ba, 65 lat. Najtrudniejszy pierwszy krok.